Grając w Poppy Playtime jesteśmy w stanie natrafić na wiele przerażających, mniej lub bardziej potworów, którzy będą starać się w jakiś sposób uprzykrzyć nam życie. W dzisiejszym filmie, dokładnie tak jak kilka miesięcy temu zrobiłem to w sprawie FNAF Security Breach, postanowiłem wziąć wszystkie postaci, które mogliśmy spotkać na przestrzeni całego Poppy Playtime Chapter 1 i Chapter 2 i podsumować, ustawić pewną listę i opowiedzieć jednocześnie, kto jest kim, czemu, dlaczego, co tutaj robi, jaka jest jego przeszłość. Zatem cześć wszystkim, jestem Mundar, a w dzisiejszym filmie wyjaśnię wszystkie potwory w Poppy Playtime. Wow, to było szybsze niż się spodziewałem. Jeszcze nie zaczniemy, zachęcam cię zostawić suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy czym prędzej 150 tysięcy widzów, a także kciuka w górę pod tym filmem, a mógł się gdzieś tam dalej już fajniej pozycjonować. Zapraszam także na mojego Instagrama i drugi kanał, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem już nie mam zaru przedłużać. Moi drodzy, bardzo proszę, zasiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie potwory w Poppy Playtime. To było jeszcze szybsze. Aczkolwiek jeszcze nim zaczniemy, malutki, maciupeńki disclaimer. Materiał ten będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tych postaci, które faktycznie poznaliśmy już na przestrzeni gry. Mieliśmy szansę przed nimi uciekać, bądź spotkać je w faktycznej, fizycznej postaci. Zatem w materiale tym pominiemy takie postaci jak Bron, Cadby, Candy Cat, Boogiebot i cała reszta, bowiem ich w fizycznej formie jeszcze nie spotkaliśmy, poza tymi porozrzucanymi częściami ich zabawek. Nic ciekawego. Poza tym kryterium jest takie same jak ostatnim razem, im jakąś postać bardziej polubiłem w cudzysłowie, im wydaje mi się ciekawsza, tym jest wyżej w tej, nie wiem czy nazwać to topką czy nie. W każdym razie zaczynamy od tych, które ciekawiły mnie najmniej, a skończymy na tych, które ciekawiły mnie najbardziej, więc let's go. Zatem na ostatnim miejscu znajduje się Bonzo the Bunny. Dzieci, komputer! Czyli w mojej opinii najludniejsza postać ze wszystkich, na których przeciwko stawaliśmy na przestrzeni całej gry. Autentycznie gościu ani nie jest ciekawy z wyglądu, ani ze swojej mechaniki, no może po części, bo sama gierka jest naprawdę prosta, aczkolwiek ten zwrot akcji pod koniec walki z nim, kiedy wiecie, słowa zmieniają się na przykład na masakra i tak dalej, to mi się naprawdę spodobało. Aczkolwiek odstawmy to na bok i przejdźmy do analizy samej postaci. Bonzo znalazł się w pierwszej grze w GameStation o nazwie Muzyczna Pamięć. Jak pamiętacie z mojego filmu na temat wyjaśnienia fabuły gry, tak naprawdę wszelkie gry w GameStation łącznie z tą były testami, przez które przechodziły dzieci z programu pomocy sierotom, żeby w przyszłości zakwalifikowały się do przemiany w krwiożercze bestie przez naukowców. Sam Bonzo w rzeczywistości jest takim jakby Spring Bonim, tylko nie Spring. I ma dodatkowo dwa talerze w rękach. Wiecie, wyobraźcie sobie tą zabawkę, tylko w wersji Spring Boniego. Jest to kolor żółtej sierści ubrany w bardzo zielonkawe wdzianko, o czarnych oczach i naprawdę wystających zębach. W swojej grze pełnił rolę takiego jakby straszaka, mianowicie zsuwał się z sufitu, w trakcie gdy potencjalny gracz wstukiwał kolejne kolory na przyciskach. Jeżeli gracz pomylił się, ten zaczął zsuwać się szybciej, by koniec końców zaskoczyć na gracza i zmiażdżyć mu głowę talerzami. Tak też nie stało się naszemu bohaterowi. I z tym wiąże się pewien naprawdę ciekawy easter egg, o którym wcześniej nie miałem pojęcia, aż do teraz. Bowiem kiedy opuszczamy, ujmijmy to, lożę Bonzo Baniego i przechodzimy wentylacją, słyszymy taki jakby głośny trzask. Cóż, nie wiem, może komuś spadł talerz czy coś, no ale tak naprawdę nie. Bo jak się okazuje, Bonzo został zapity, dosłownie, przez Mami Long Legs, a z czego możemy się tego dowiedzieć? Bowiem następnie po powrocie do GameStation możemy zobaczyć jego ciało zwisające z sufitu. Na pajęczynie. Creepy. Co interesujące, w wielu miejscach fabryki jesteśmy w stanie znaleźć kilka makiet, które będą przedstawiać postaci z gry, a także będziemy mogli tutaj odsłuchać nagrane wcześniej audio, które co nieco ujawnią nam faktów na temat osobowości danej postaci. Bonzo stanowczo wybija się spośród wszelkich swoich kompanów, bowiem jak w pozostałych ukryte są jakieś co bardzo niepokojące wiadomości, tak tutaj takowej nie znajdziemy. A na przykład z jego wypowiedzi dowiemy się, że uwielbia celebrować urodziny dzieci. Na przykład bardzo dobrze wie, kiedy są twoje urodziny. 28 czerwca. I know when your birthday is. June 28. Make a wish. Happy birthday! I w sumie na jego temat to byłoby już wszystko, nie za bardzo wiem, co mógłbym tutaj dodać, więc po prostu przejdźmy do kolejnego potwora. Raczej kilku. W sumie więcej niż kilku potworeczków. Mowa tutaj o niejakich Huggy Buddies. Tak jest, ta nazwa jest tak kijowa, że w sumie jest nawet spoko. Najprościej mówiąc, jest to 18 mniejszych wersji Huggy'ego o różnych kolorach. Na przykład czerwony, żółty, zielony, niebieski,
Pojawiają się one w grze Wag-E-Wagi, która także była częścią tych okropnych eksperymentów na dzieciach. To w sumie tyle, co można powiedzieć na ich temat, bo nie są jacyś bardzo ciekawi. Aczkolwiek są w tym filmie wyżej od Bonzo de Baniego, bo jacyś tacy ciekawsi i ale trudniejsi mi się wydawali w trakcie grania. Następna postać, o której chciałbym wspomnieć, to Kissy Missy, której także rola w tej grze jest naprawdę minimalna, ale jakiś taki inny sentyment czy coś do niej czuję. Bo świetnie pamiętam jak jeszcze te pół roku temu, kiedy jeszcze było daleko do końca roku szkolnego, a teraz on już ma i niesamowite. Dosłownie pociłem się przed komputerem w trakcie nagrywania filmów, że hej, to ona będzie głównym złym w chapterze drugim. I się trochę przeliczyłem, tym bardziej patrząc na to jak twórcy potraktowali ją w tymże chapterze, robiąc z niej małego easter egga, który po prostu pomaga nam, żeby przejść dalej, znika i się śmieje. Pokrótce, Kissy Missy to tak naprawdę różowy, żeński wariant Hagiego, wypuszczony w rok po wypuszczeniu Hagiego, czyli w roku 1985. Oczywiście jako zabawka i w sumie na jej temat to tyle, nie ma zbyt ważnej roli w tej grze, więc odpuśćmy póki co do następnych chapterów. Tymczasem myślę, że możemy nareszcie przejść do tych ciekawszych postaci w grze, poczynając od PJ Pack Epilara, tak jest, chyba wreszcie wypowiadam tą nazwę w pełni płynnie. Czyli gigantycznym, wielkim psie o 100 nogach, który bardzo przypomina 100 nogę właśnie. Spotykamy go w trakcie ostatniej gry w GameStation, a jednocześnie ostatniego testu względem dzieci w przeszłości. Czyli w Status, statuły, posągi, jeden kill. W ogóle zasady tej gry wydają się być bardzo proste. Idziesz prosto, kiedy świeci się światło, a stoisz w miejscu, kiedy jest ciemno. Tutaj mamy fun fact, bo kiedy sam po raz pierwszy grałem w grę, nie wiedziałem co robię źle, ponieważ kiedy było ciemno, stałem w miejscu, a kiedy świeciło światło, szedłem naprzód i co chwilę ginąłem, nie wiedząc co robię nie tak. Jednakże wróćmy do samej postaci. PJ Pack Epilar początkowo był zabawką wchodzącą w specjalną linię Swappy Mals. Co interesujące, ta konkretna zabawka opierała się na jakby zbieraniu kolejnych jej części, czyli nóg, i następnym łączeniu ich wedle uznania, żeby pilar był większy i większy. Ponadto w jednym z moich poprzednich filmów stwierdziłem, że być może był jednym z tych eksperymentów, w trakcie których wykorzystano zwierzę. A dlaczego? Patrząc na jego zachowanie i fakt, że w ogóle zachowuje się jak piesek, to być może właśnie biednego pieska do tego wykorzystano, patrząc na to jak obrzydliwie złe rzeczy Playtime'ko robiło. Ach, biedny piesek. Tuż przed stanięciem z nim twarzą w pysk, pyskiem w twarz, jesteśmy w stanie znaleźć makietę z dźwiękiem właśnie z nim związaną. To w sumie tyle na jego temat. Wiem, że ten wybór jest troszeczkę dziwny i nieoczywisty, aczkolwiek na kolejnym miejscu uplasował się eksperyment 1006. A dlaczego? Cóż, uważam go za jedną z najciekawszych postaci w całym Poppy Playtime, a w zasadzie prawdopodobnie tą najbardziej interesującą, jednak zważywszy na fakt, że ani razu nie stanęliśmy z nim do walki, do ucieczki, ucieczki przed nim, ani dosłownie ani razu nie widzieliśmy go w pełnej okazałości poza tą jego ręką, to nie wydaje mi się, żeby zasługiwał na to miejsce pierwsze. Wiecie co, znowu odniosę się do filmowego uniwersum Marvela. To trochę tak, jak gdyby po obejrzeniu Avengersów nagle stwierdzić, że Thanos był tutaj najlepszym antagonistą ze wszystkich, mimo faktu, że widzieliśmy go dosłownie przez moment w scenie po napisach. Chociaż tak, Thanos w całym MCU był totalnie najlepszy, ale żeby to zobaczyć, musieliśmy poczekać 6 lat od czasów tamtej sceny. Impossible. Mam nadzieję, że ten przykład mniej więcej pokazał wam, co mam na myśli. Jednakże i tak uważam, że eksperyment 1006 jest totalnie bardzo prostą, ale za to naprawdę ciekawie zrobioną postacią. Jak na te pierwsze dwa chaptery, to wprowadzanie go jest naprawdę fajnie zrobione. W kilku słowach, bo zrobiłem już na jego temat oddzielny film, eksperyment 1006 jest eksperymentem 1006, dzięki. Czyli dokładniej mówiąc, tym konkretnym eksperymentem, w którego tworzeniu poszło coś nie tak, a następnie ten zrobił totalną rzeź w fabryce, teraz do końca nie wiadomo kim jest i prędko się tego nie dowiemy. No cóż, dopiero zrobimy o tym oddzielny film, więc nie zamierzam tego dalej wałkować, przejdźmy dalej. Wybór na kolejnym miejscu też nie jest do końca tak oczywisty, ale tak, Mami Longlegs na miejscu drugim pod względem tych najbardziej interesujących w całej grze. Tak, ja jestem dziwny jak nie wiem co. Wiecie, ja chyba za bardzo patrzę na wygląd tych postaci, bo to jak prezentuje się Mami Longlegs za bardzo do mnie nie przemawia.
Aczkolwiek i tak jej backstory i ogólna kreacja jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca, więc co, rzućmy na to okiem. Początkowo Mami Long Legs przez Playtime Kołeko Zabawko została wypuszczona w roku 1991 i chyba była nawet dobrze znana. Cieszyła się dużą sympatią ze strony dzieci, nawet powstała na jej temat ta dziwna, ale fajna reklama. A sama Mami Long Legs niedługo później pojawiła się w swojej większej, żywszej formie i dodatkowo została stworzona z żyjącego człowieka, prawdopodobnie dziecka, o imieniu Mary Payne. Mami Long Legs była eksperymentem 1222. Jej główną cechą jest ten bardzo rzucający się w oczy różowy kolor, a także fakt, że jest to najbardziej rozciągliwa zabawka, jaką kiedykolwiek stworzono. Co więcej, jej włosy też są jakieś takie poskręcane, jej oczy są zielone, a uśmiech szeroki. Co interesujące, na przestrzeni lat powstało kilka konceptów zabawki, m.in. dowiedzieliśmy się o wersji pierwszej i wersji drugiej. Dowiadujemy się o tym z tejże kartki, którą jesteśmy stale na magazynie, z której m.in. wiemy, iż jej pierwszy design został odrzucony ze względu na to, że był zbyt zwariowany jak na grupę demograficzną, do której chcieli trafić, a także jej kolor był jakiś taki... nie na miejscu. Ponadto tutaj macie wczesne koncepcje tego, jak Mami Long Legs miała wyglądać. Co więcej, na zagranicznym YouTubie znalazłem informację, iż prawdopodobnie Mami Long Legs była wzorowana na rzeczywistej zabawki dla dzieci pochodzącej z lat 90. o nazwie Betty Spaghetti. Co do wszelkich źródeł, linki macie w opisie, raczej w sumie jeden link. Jednak wróćmy do tej żywszej wersji Mami Long Legs. Jak wiemy z dokumentów rozrzuconych po GameStation, Mami Long Legs była niezwykle wrogo nastawiona do pracowników i naukowców, natomiast do dzieci podchodziła bardzo ciepło. Ta grafika prezentuje dzień 5 maja 1992 roku, czyli tak w skrócie najlepsze, świetne, złote czasy dla GameStation. Więź Mami Long Legs z dziećmi była naprawdę bardzo silna. Dzieci po dłuższym kontakcie z nią naprawdę ją pokochały, natomiast kiedy tajemniczo zniknęły po zakończeniu testów, Mami Long Legs stała się jakby bardziej złowroga i dobrze wiedziała, co się stało. To sugeruje również głównemu bohaterowi, któremu wprost przekazuje, że wie, że ten pracował tutaj jako naukowiec, a następnie męczy go wszelkimi testami, przez które przechodzić musiały dzieci. Tylko że tym razem w bardziej śmiertelnej i niebezpiecznej wersji. Kiedy spotykamy ją po raz pierwszy, wydaje się być dość miła, jak na standardy tego świata i w ogóle konwencji horroru. Natomiast kiedy spotykamy ją już pod koniec gry, wydaje się być totalnie odklejona. No i wiecie, zmienia się w typowego straszaka, który zresztą ginie pod koniec i tyle z jej roli. Chyba możemy przejść do najciekawszej postaci w całym Puppy Playtime, czyli do Huggiego Wuggiego. Tak jest, to jest bardzo dziwny i niepopularny wybór, ale chyba według mnie to jest najciekawsza postać, jaką i póki co to uniwersum nam dało. Być może to ze względu na te wszelkie podobieństwa do Bendiego. Może to dlatego, że kiedy po raz pierwszy się z nim zetknąłem i tworzyłem swój pierwszy film na temat Puppy Playtime, czułem gigantyczne podobieństwo względem pierwszego FNAF-a i pierwszego Boniego. Czy być może to po prostu ze względu na jego wygląd, który jest tak dziwny, niedorzeczny, a jednocześnie tak oryginalny i co nieco łączący się z czasami mojego dzieciństwa, że jakoś tak wydaje się dla mnie być najciekawszy w całej tej grze. Tym bardziej patrząc na to, że kiedy po raz pierwszy go spotykamy, wydaje się być po prostu stojącym ziomkiem, machającym do nas, a kiedy spotykamy go po raz drugi, chce nas jakby... no wiecie. Ponadto po dzień pamiętam moją reakcję, kiedy zauważyłem, że kiedy spadł w tą otchłań, zostawił po sobie ślady krwi. Wow. Jednak zacznijmy od początku. Huggy Wuggy jest maskotką, która po raz pierwszy pojawiła się w roku 1984. Jednocześnie jest jedną z najbardziej kultowych kreacji wywodzących się ze stajni Playtime Co. Zamysł na tę zabawkę był całkiem ciekawy, bowiem jak jego nazwa wskazuje, opierał się na przytulaniu. Pokrótce, kiedy ty przytulałeś jego, on przytulał ciebie. Ponadto miał nawet swój własny utwór muzyczny, który prezentuje się następująco. Jednakże, jak ja lubię to powtarzać, nic nie trwa wiecznie, a Huggy prędko przerodził się w krwiotrzeczego, przerażającego stwora, kiedy ci idioci z Playtime Co. zaczęli grzebać przy nim, łącząc go z człowiekiem i tworząc to coś. Jak widzicie, ma nawet parę szczęk. Zupełnie jak we FNAF-ie, tylko że niektóre zęby wydają się być jakieś takie dziwnie ludzkie. Jak dowiadujemy się w chapterze drugim, sam Huggy jest eksperymentem 1170 i początkowo wykazywał się olbrzymim posłuszeństwem względem osoby, która dyktowała mu polecenia. Obecnie natomiast nie jest aż tak posłuszny i milutki jak kiedyś, bo chociaż przyszedł przytulić naszego bohatera, to nie w taki sposób, jakby wam się wydawało. Ale to było suche. Po nieudanej próbie przytulenia naszego bohatera przytulił się z rurą, kiedy zrzuciliśmy go
na samo dno i zostawił po sobie ślady krwi. Jednak jak dowiadujemy się w chapterze drugim, gościu przeżył ten upadek, bo widzimy nie tylko ślady krwi na ścianie, ale także ślady niebieskiego futra, również poplamionego krwią. Czy może raczej powinienem powiedzieć, Mondar z przyszłości, chodź tu na chwilę. Ma o wiele bardziej rozwarte zęby, które są tym razem naprawdę mocno zakrwawione krwią. Tak jest, to było niebieskie futro, zakrwawione krwią. Także ten Hagi prawdopodobnie przeżył upadek i wrócił do Wentów w celu zebrania lepszego armora i wróceniu na nas ze zdwojoną siłą, z levelem 57. Cóż, nie wiem jak wy, ale ja podchodzę z naprawdę wielkim entuzjazmem do jego powrotu, bo jak zauważyliście po tym filmie, naprawdę bardzo, bardzo go lubię. No i cóż, to by było już na tyle z tego filmu. Podsumowaliśmy wszelkie postaci, które wystąpiły na przestrzeni pierwszych dwóch chapterów Poppy Playtime, a nam na ten moment nie pozostało już nic więcej, jak po prostu zaczekać na kolejne rozdziały w celu poznania nowych potworów, które sam bardzo chętnie podsumuję w kolejnym takim filmie. Być może pora ich wyjaśnić, lamusów. Cóż, tymczasem moi drodzy, ja bardzo, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobało, zostawcie pod tym filmem kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Ja serdecznie zapraszam was do obejrzenia moich poprzednich filmów, na przykład z Poppy Playtime Chapter 2, z Poppy Playtime Chapter 1, albo z FNAF'a Security Breach, albo z Backrooms, wszystkie serie macie na kanale. Jak widzicie, macie w czym gustować. Zapraszam was wszystkich również na mojego Instagrama, drugi kanał, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie, no proszę, zaobserwujcie tam, będzie mi niezmiernie miło. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych materiałach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko i życzę wam wszystkim miłego dnia, cześć!